10 punktu, co przeliczając na odległość to 1,9, prawie 2 metry. Jan Ziobro. Jan Ziobro, ten, który ma na koncie zwycięstwo w Pucharze Świata w Engelbergu. Na treningach nie było dobrze, ale może teraz się przełamie w kwalifikacjach. Nie przełamał się. Również słabo Janek u progu tego sezonu. Po prostu jeszcze nie jest w dobrej formie. No nie, nie idzie Jankowi. Troszeczkę jak po grudzie toczy się teraz ta jego kariera skoczka narciarskiego. Wspominałeś o tych dobrych występach Janka Ziobry. Faktycznie ten Engelberg, ale to 2014 rok, sezon 2013-14, wtedy pierwsze i trzecie miejsce. Szósty był w Wiśle, w Klingenthal. Tych miejsc wtedy było sporo.